Dobra, witam was z powrotem. Zagrajmy w modyfikacji trochę, chodzi, mam powoli kurwa. We can use the captain's neural implants to initiate an overload of the ship's fusion engines. The explosion should damage enough systems below it to destroy the ring. Dobra, wy sobie tutaj poczytacie. Dobra, zobaczmy. Jezu, jak przycina coś. Masakra. Ja no, zostawię to sobie na wypadek. Chociaż może weźmy na razie to. Żeby się zawsze może znajdzie. Bo to w sumie ma dobry atak taki obszarowy. A, tylko szybko zużywa energię wtedy. No ale jednak zawsze coś, no nie? Au, au. O, musimy uciekać. Panie, że ta ataka coś mi daje. Jak tu wszystko ciemno. To nic nie daje. No, taka ataka to nic nie daje, no nie? Checkpoint. I teraz fajnie, trafiamy na oddziały eitalne, co? Dobra. Okej. Home for a few days and look what happens. This won't take long. There. That should give us enough time to make it to a lifeboat and put some distance between ourselves and Halo before the detonation. I'm afraid that's out of the question, really. Oh, hell. Ridiculous! That you would imbue a warship's AI with such a wealth of knowledge? Weren't you worried it might be captured? Or destroyed? He's in my data arrays, a local tap. You can't imagine how exciting this is, to have a record of all of our lost time. Human history, isn't it? Fascinating. Oh, how I will enjoy every moment of its categorization. To think that you would destroy this installation as well as this record. I am shocked. Almost too shocked for words. He stopped a self-destruct sequence. Why do you continue to fight us, Reclaimer? You cannot win. Give us the construct, and I will endeavor to make your death relatively painless and... At least I still have control over the comm channels. Where is he? I'm detecting taps throughout the ship. Sentinels, most likely. As for the monitor, he's in engineering. He must be trying to take the core offline.
Even if I could get the countdown restarted, I don't know what to do. How much firepower would you need to crack one of the engine shields? Not much. A well-placed grenade, perhaps, but why... Okay, I'm coming with you. Chief, sentinels! Gincia. Dobra, teraz musimy iść do... Nie wiem, pokoju inżynieryjnego, żeby wrzucić granatę do... Dobra, lepiej wyrzucę ten pistolet wezmę. Dobra. Checkpoint tam. No, zamknięte tu nagle jest. Co to ma za spróbę? Bo tam miał szczebę chyba. A, wszedujmy. What the fuck was that? Ja się będę pieprzył tam. O, super. Gin ty. No super, kurwa no. Dawaj szczebę. Dobra, może tu będzie jakaś amunicja do szczeby, cokolwiek. No jest, kurwa. No, szczeba zostaje. To przeładujmy. Dobra. W sumie dużo shotgunów, które, że kurwa. Dobra. Niech sobie przejdziemy bokiem. Niech sobie walczą, bo tam chyba byli hunterzy, więc ja im nic im bym nie zrobił. Dobra. Okej. Okay. Tu czeka. Jest jak oni wrzeszczą. Tak wkurwia. Dobra. Całe szczęście, że drzwi się zamknęły. Dobra. Tu zdrowie było. Bardzo dobrze, robimy tutaj tego checkpointa. Chyba wy się napieprzajcie, ja mam to w tyłku. Ja sobie dochodził. Ty spadaj. Oh, fuck you. Sobie pójdę tędy. A, tędy nie pójdę. O, dawaj amunicję ze szczeby. O. Dobra.
O Jezu, ale mi to wszyscy denerwujecie tu. What the fuck? Co to za jakiś kamikadze? Chyba overshield. Dobra, jakoś dajemy radę. No kurwa, oczywiście tak z dupy, no nie? Dobra, po takich strzałach nikt nie wstanie. Dobra, do bezpieczeństwa checkpoint. Moment, żeby przy loadingu robił checkpoint. No, oczywiście. Spadaj z tym gównem. Giniesz, giniesz. No, ty mi obcykałem. Dobra. Chyba tu jakaś flawa, więc idziemy tam, gdzie nam pokazują. Okej. Dobra. Tu nic, tu nic. Ja chyba coś miał szczebę. Dobra. Nie ma typów. Sobie przeładujmy. Checkpoint. Jak jest spokojnie, to epic checkpoint zabić. Cześć, cześć, cześć. Apteczka. Dobra, zeskoczmy. I dlaczego nie ma teraz prostej drogi? O, great. Więc jest syfu. No, będziemy tutaj. Au. Au. Jezu, ta ataka tu nic nie daje, no. Dobra. Dobra, do bezpieczeństwa w takim miejscu safe. I co jest? Nie zabił? No teraz zrobię. No jak ten się zawiesił tam. Się wciął. Czemu nie przejdziesz? Gdzie ja mam iść? Co tędy? Dobra, checkpoint. Mogę je wiać. Bo jestem wolny, jak tak. Dzięki za amunicję. Flamethrower. Ale nie będę tego brał. Dobra. Lecimy.
Jak nie wiem, gdzie lecieć, no nie? Bo wszystko jest kurwa za ciemno. Mam zejść na dół jakoś? To mam walnąć? Nie. Ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem, nie? To jest dobre. Mało wskazówek jest. Jak ta modyfikacja powoli się robi żenująca. No za ciemno jest. Mogli zostawić światło tak, jak było kuźwa w tym. Jezu, to przeładowanie masakra. Dobra. Poszczajmy, 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 poszczajmy. Nikt tu nie będzie stawał mi. Gdzie mam iść? Aha. Nie tędy. Dobra, ja sobie do tej bieg, a pozbieramy sobie amunicję do karabinu. Ciężkiego. Dobra. Tam jest chyba jakieś światło albo drzwi zbagowane. Dobra, wy sobie strzelajcie. Dobra, gdzie mam iść? To jest dobre pytanie. Wszędzie ciemnota, bardzo was przepraszam, no ale skąd mogłem wiedzieć, że taka ciemnota tu nagle będzie? Tam coś chyba jest. Jakieś przejście. Czekaj, tam. Masz. Jakiś za shotguna. Teraz sobie biegnijmy do przodu. Okej. Tamten chyba się załatwił z bazuki. Jezu, jak ciemno to. Dodatkowa taka tu gówno daje. No super. Teraz po tych frałach. Ale nam wskazują drogę, tak? Jako tako, ale wskazują. Spadaj. Kuźwa mać.
Ała, moje uszy. Głupie słuchawki. O Jezu, udało się. Gdzieś się dostać. Dobra, ja tu robię zapis. I cóż, widzimy się w następnym odcinku, także będzie jak się tutaj z wami. Na razie, cześć.